To jest program Mówimy, Sylwia Sypek, witam i zapraszam. Tradycyjnie rozpoczynamy od premier. Tym razem zachęcić chcemy rodziców, by nieco więcej czasu spędzili ze swoimi pociechami, udając się chociażby na najnowszą premierę bajki w kinie Helios, czyli Jak wytresować Smoka 2. Przyznać trzeba, że ta produkcja przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym. W drugiej części filmu poznajemy dalsze losy młodego wikinga Czkawka i jego udomowionego smoka. Film nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie, wywołuje uśmiech od ucha do ucha, a akcja nabiera jeszcze szybszego tempa. Cała akcja dzieje się 5 lat po tym, jak młody wiking zaprzyjaźnił się ze smokiem i udowodnił tym samym wszystkim mieszkańcom Berg, że istnieje możliwość nawiązania przyjaźni ze stworzeniami, które zieją ogniem. Całą sielską sytuację przerywa najazd wrogów i nieznanego tajemniczego smoczego jeźdźca. Więcej szczegółów Państwu zdradzać nie będę, by nie odbierać tej radości i satysfakcji oglądania tej niezwykłej bajki. Na koniec dodam tylko, że ta produkcja otrzymała nominację do Oscara. Podczas czerwcowego spotkania, które odbyło się w ramach Kina Kobiet, uwaga pań skupiona została na modzie, urodzie i pięknie. Tradycyjnie w kinowym holu nie zabrakło zabiegów upiększających, porad z zakresu wizażu, jak i atrakcji, które poprawić miały samopoczucie, zrelaksować i odprężyć panie, które zawitały tego dnia do kina Helios. Prawdziwa dawka dobrej zabawy i humoru czekała na panie w sali kinowej, gdzie tym razem konkurencje, które przygotowali organizatorzy, łączył jeden przewodni motyw, czyli moda. Podczas pierwszej konkurencji panie mogły wykazać się znajomością nazewnictwa garderoby i to nie tylko damskiej. Później przyszedł czas na zadania praktyczne, podczas których okazało się, że panie doskonale potrafią rozróżnić i nazwać tkaniny. Udowodniły także, że potrafią uporać się bez większych problemów z mini zadaniem krawieckim, czyli przyszyciem guzika na czas. Tematyka konkursów nie była przypadkowa. Podczas tego spotkania panie zajrzały wspólnie za kulisy życia najbardziej znanego projektanta mody, który rozpoczął rewolucję, która wyzwoliła pokolenia kobiet. Yves Saint Laurent to film, który wyświetlony został podczas czerwcowego spotkania, dzięki któremu panie mogły poznać historię najsłynniejszego projektanta. W tym wydaniu programu Mówimy to już wszystko. Na kolejne wydanie tradycyjnie zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia.